Granuloks jest aerozolem zawierającym hemoglobinę do gojenia przewlekłych ran. Jest pierwszym produktem, który rozwiązuje problem niedotlenienia tkanek i zdecydowanie przyspiesza proces gojenia się ran. Granuloks może być stosowany w leczeniu przewlekłych ran, takich jak owrzodzenia żelne, tętnicze lub mieszane, stopa cukrzycowa odleżyny i inne źle gojące się rany, na przykład po operacjach chirurgicznych. Michael Zander z firmy Zastomet, producenta granuloksu, wyjaśnia, jak brak tlenu wpływa na proces gojenia się ran. Hipoksja, czyli niedotlenienie, jest równoznaczne z niedoborem tlenu. Oznacza to, że w części tkanki jest obecna zbyt mała ilość tlenu, aby odpowiednie procesy metaboliczne w ranie mogły przebiegać prawidłowo. Z powodu zaburzeń pierwotnych, takich jak niewydolność żylna albo tętnicza lub zarostowa choroba tętnic, do rany dociera za mało tlenu przez system naczyń krwionośnych. Także z zewnątrz tlen nie może dostać się do rany. Powodem jest to, że rany są pokryte cienką warstwą cieczy. Jest to tak zwany wysięg, który w procesie gojenia rany stanowi ważną warstwę ochronną. Ale niestety warstwa ta uniemożliwia przenikanie tlenu do podstawy rany. To, co jest potrzebne, to sposób transportu tlenu przez wysięg. Granuloks jest tym transporterem. Spray granuloks zawiera naturalną, wysoko oczyszczoną hemoglobinę. Hemoglobina, rozpylona na starannie oczyszczoną i przepłukaną ranę, zaczyna natychmiast wiązać tlen z otaczającego powietrza i transportować go do podstawy rany. Trwa to nieprzerwanie do 72 godzin. Prosta, ale genialna zasada działania daje doskonały efekt. Według producenta po 4-6 tygodniach ciągłego stosowania widać pierwsze rezultaty. Tymczasem byłem pozytywnie zaskoczony, gdy już po 10 dniach stosowania w niektórych przypadkach obserwowałem znaczną poprawę. Od tego czasu stosuję produkt przy wszystkich ranach. Dalsze przykłady zastosowania przez specjalistę ilustrują działanie granuloksu. Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Karola w Pradze wykazały, że w ciągu 13 tygodni leczenia rany zmniejszyły się średnio o 53%. Wielkości ran w grupie placebo pozostały praktycznie niezmienione. Rany przewlekłe generują wysokie koszty po stronie pacjenta i systemu opieki zdrowotnej. W przedstawionym przypadku rana była leczona bezskutecznie przez okres 74 tygodni. Sumowane koszty wyniosły około 3,5 tysiąca euro. Zastosowanie granuloksu skraca proces gojenia rany, co umożliwia znaczne oszczędności. Profesor Medycyny Wilfried von Eif z Uniwersytetu w Münster porównał granuloks z tradycyjnymi metodami leczenia. W pierwszym przypadku zastosowano zwykły opatronek. W drugim przypadku użyto opatrunki hydroaktywne, a w trzecim zastosowano terapię skojarzoną z granuloksem. W pierwszym przypadku leczenie trwało przeciętnie 301 dni. Średnia w przypadku opatrunków hydroaktywnych wyniosła około 90-91 dni. Natomiast czas trwania terapii skojarzonej z granuloksem wyniósł około 60 dni. A zatem także z ekonomicznego punktu widzenia leczenie z zastosowaniem. Granuloksu przewyższa wszelkie dotychczas dostępne terapie alternatywne. Kolejną zaletą granuloksu jest prosta forma stosowania. Granuloks jest bardzo łatwy w użyciu. Leczenie ran przebiega w sposób, w jaki przyzwyczailiśmy się to robić do tej pory. Normalne, nowoczesne tzw. Tak leczenie ran na mokro polega na usunięciu starego opatrunku z rany, jej oczyszczeniu i przepłukaniu. Potem należy krótko rozpylić granuloks na odsłonięte obszary rany, a następnie nałożyć nowy opatrunek. Dodatkową korzyścią z leczenia granuloksem jest fakt, że posiada w składzie naturalną hemoglobinę o wysokiej czystości. Dlatego nie są znane żadne skutki uboczne po zastosowaniu produktu. Podczas nanoszenia preparatu samemu rany nie wolno dotykać. Rozpylanie granuloksu nie powoduje pieczenia ani podrażnienia rany. Koledzy specjaliści, którzy nie mieli dotychczas żadnych doświadczeń z Granuloksem, powinni sami przetestować Granuloks i zebrać własne doświadczenia do nabycia w aptekach bez recepty. Więcej informacji dostępne jest na stronie www.granuloks.pl. Zanim zastosujesz Granuloks, skontaktuj się z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą.